32-letnia Rosjanka stała się bohaterką medycznej publikacji w prestiżowym New England Journal of Medicine z powodu niesienia dirofilaria repens, który zagnie dziś u niej pod SKR twarzy. Kobieta myla a pocztkowo, ma do czynienia z nieokrylonym guzkiem. Najpierw niewielkie wybrzuszenie pojawi osi pod lewym okiem. Po 5 dniach przemieci osi jednak w EI, nad GRN powiek przecinek, czemu towarzyszy o uczucie złudzenia i pieczenia. Po kolejnych 10 dniach guzek ZTM zmieni po ONie, tym razem pojawi się na giernej wardze. Kolejne migracje wybrzuszenia SKONi Y Rosjang do tego, by w kocu i do lekarza. Badanie wykazało obecno powierzchownego, ruchomego, podłużnego guzka na lewej giernej powiece. Pasoek został usunięty podczas zabiegu chirurgicznego z użyciem kleszczy, relacjonuje w swoim raporcie dr Władimir Kartaczew, do którego trafiła 32-latka. Okazało się to nicie z gatunku Dirofilaria repens, który występuje w rejonie Morza Śródziemnego, w Afryce i Europie. Przenosi go komary, 32-latka przyzna a, zanim pojawi się u niej guzek wyjecha a newie pod mózg w przecinek, gdzie faktycznie było sporo tych insekt i została przez nie poksana. To do rzadki przypadek, bo Dirofilaria repens wolpasoetowa na kotach, w nie tych dzikich, psach, kojotach, wilkach, a nawet lwach morskich i innych zwierzętach misoernych. Niestety, zdarza się te przecinek te nicienie wybieraj na ofiary ludzi. Między 1997 a 2013 rokiem w samej Rosji i na Białorusi odnotowano 1272 przypadk W. W Polsce jest pod tym WZGLD o wiele lepiej. Z raportu naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że do 2011 roku w naszym kraju zostało nim zaraonych tylko 18 OSB. Na SZCZ-cie pasoek nie jest zbyt grony, bo nie jest w stanie się rozmnażać a podludzkie SKR ani za Y podmijaj. Zazwyczaj nie powoduje teadnych chorbę, cho w rzadkich przypadkach moje wywoła zapalenie opon mózgowych. Zwykle jednak koczyś i obszkuj uczuciu złudzenia, kateremu moksite towarzyszy wypryski i zmiany rumieniowate na eskarze. Jedyna metoda leczenia to usunąć się pasoeta chirurgicznie. Tak to się stało w przypadku 32-letniej Rosjanki. Po usunięciu robaka, pacjentka wróci a do pełni zdrowia, podsumowuje w raporcie dr Kartaczew. Zobacz te dwukropek.